Znajduję się na stacji Poznań-Górczyn. Za chwilę przejazd w żargonie kolejowym, przelot przez stację pociągu pośpiesznego prowadzonego Gryfinem jednosystemowym. Widocznie był niezadowolony, bo wydał pomruk. Bardzo lubię to miejsce, ponieważ tu można spotkać cały przekrój pojazdów, jakie kursowały niegdyś i dzisiejsze, najnowocześniejsze. Lata 70. ubiegłego wieku chylą się ku końcowi i w tym okresie zaczynamy prowadzić pociągi międzynarodowe na odcinku Poznań-Frankfurt oraz Poznań-Berlin. Oczywiście z pilotem niemieckim na lokomotywach SP-45 i SU-46. W tym czasie jeździłem w tak zwanym planie frankfurckim, to był drugi plan, i prowadziliśmy często pociągi do Frankfurtu nad Odrą. Miałem również okazję dwa razy pojechać do Berlina z pierwszego planu. Był to tak zwany plan berliński. I właśnie w tym okresie miałem okazję spotkać lokomotywem BR, czyli Breżniewa. Wówczas taką miał ksywkę na terenie NRD. Posiadała również ogrzewanie elektryczne. To też ze spokojem mogła prowadzić pociągi pośpieszne i osobowe. Cóż jeszcze? Właśnie tego typu lokomotywy, no u nas oczywiście w tamtym okresie BR-ek nie było. Były tylko ST-44, czyli popularne Gagariny. I jaką one miały zaletę cenioną do dziś przez maszynistów? Oczywiście nie było podciśnienia w kabinie maszynisty. Dlaczego nie było podciśnienia? Specjalnie zatrzymałem tutaj kadr, aby przedstawić Państwu fenomen tej lokomotywy. A mianowicie fenomenem tej lokomotywy jest korytarz, który oddziela przedział silnika spalinowego od kabiny. Czyli z lewej i z prawej strony z korytarza mamy drzwi wejściowe do po prawej kabiny, po lewej tutaj w tym przypadku do przedziału silnikowego.
Cóż to dało? Oj, bardzo dużo. A zwłaszcza, gdy lokomotywy podobne do tych, czyli ST-44, były eksploatowane w Polsce. Używane były one do pociągów zdawczych i zbiorowych, gdzie maszynista na stacjach musiał wykonywać manewry z wagonami. Wszystko by było ładnie, pięknie, jak się odbywają manewry latem, a zimą na innych lokomotywach to po prostu było bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że na tych pozostałych lokomotywach wytwarzało się podciśnienie w kabinie spowodowane pracą wentylatorów silników trakcyjnych. Tutaj możliwości nie było. Korytarz tutaj pełni rolę śluzy, zabezpiecza kabinę przed podciśnieniem oraz hałasem dochodzącym z przedziału silnikowego. Ciepło z ogrzewania kabiny wychodziło przez okno, oczywiście ocieplając głowę maszyniście, który właśnie przez to okno spoglądał, robiąc manewry. Następna cecha, jaką tu zauważymy, jest po prostu rynna, odprowadzająca deszcz z dachu lokomotywy. Fenomen tej lokomotywy polega na tym, że ona jest ułożona pod pewnym kątem. Co to daje? Po prostu bardzo szybki spływ wody przy manewrach, na przykład na innych typach lokomotywy, gdzie była rynna prosta, przy zahamowaniu gwałtowniejszym następowało właśnie z tej rynny wylanie wody za karg maszynisty. W latach 1976-78 wyprodukowano w Związku Radzieckim 6 lokomotyw tego typu do kolei wschodnio-niemieckiej, czyli Demokratycznej Republiki Niemieckiej. Prędkość maksymalna tej lokomotywy 120 km na godzinę, moc silnika 2940 kW. Polepszono wzrost wydajności silnika poprzez zastosowanie zmodyfikowanej turbosprężarki spalinowej. Były to w owym czasie najmocniejsze lokomotywy spalinowe w wschodnich Niemczech. Kursowały one z ciężkimi pociągami towarowymi oraz dodatkowo z ekspresowymi pociągami turystycznymi. W 1995 roku wycofano te lokomotywy z eksploatacji i sprzedano prywatnym przewoźnikom. Dlatego mamy też tutaj u nas takie lokomotywy. Thank you.